No, a zatem jest to indywidualny film dla ciebie, Monia. W ręku mam noże Essie. To jest legendarny Essie Hunglass, a to też legendarny Essie 6. Essie Hunglass, jego duża wersja wygląda tak. Tak wygląda. Essie Hunglass 2 jest taki, żeby był troszkę poręczniejszy. Firma Essie wpadła, żeby zrobić troszeczkę krótszy. No i rzeczywiście jest krótszy, ale ma te same parametry grubości i tak dalej. Bardzo ergonomiczny, sympatyczny, nieco eklektyczny. I można sobie tak porobić. Natomiast mniejszy nożyk, którym sobie żonglowałem ostatnio właśnie będąc w lesie, to jest SI 6. I on sobie wygląda tak. Ma tak zwany finger choil. Czyli tutaj takie coś, co podkładasz sobie pod palec. I to jest tak. I ten dźwięk. Natomiast Essie Hunglass to jest ten, co się wbił w drzewo w grzybnie. Tutaj nie polecam nikomu tego naśladować, bo można sobie zrobić naprawdę krzywdę. Tak mniej więcej. I ten dźwięk, jak nastawienie kręgosłupa. Essie Hunglass, Essie Hunglass 2 i Essie 6. Taki krótki pokaz dla ciebie, żebyś mogła być zadowolona. No! No!